oskarżony Karpiński Jakub, doprowadzony z centralnego więzienia w Warszawie, tak? Proszę siąść. W imieniu oskarżonego adwokat Szczuka Stanisław, ustanowiony w sprawie. Prokuratura Wojewódzka dla Miasta Stołecznego Warszawy oskarża Jakuba Światopełka Karpińskiego o to, że od stycznia do 31 maja 1969 roku w Warszawie, będąc obywatelem polskim, wszedł w porozumienie z Krzysztofem Szymborskim i innymi osobami działającymi na rzecz obcej organizacji w celu działania na szkodę państwa polskiego, a następnie w ramach realizacji tego porozumienia uczestniczył w inspirowanej przez imperialistyczne ośrodki ideologiczno-dywersyjnej działalności kierowanego przez Jerzego Giedroycia Instytutu Literackiego w Paryżu, zmierzającej przez szkalowanie ustroju i naczelnych organów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do stopniowego podważania socjalistycznych zasad ustrojowych, wykonując zlecone mu zadania w zakresie sporządzania osobiście względnie uzyskiwania od Marii Małgorzaty Szpakowskiej lub innych osób materiałów o treści szkalującej władzę i ustrój PRL, które przekazywał za pośrednictwem Krzysztofa Szymborskiego i innych osób za granicę celem opublikowania i kolportażu w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu. Przyjmowania szeregu nadesłanych do Polski w celu dalszego rozpowszechniania wrogich ustrojowi PRL publikacji wymienionego Instytutu Literackiego. To jest oceny z artykułu 5 powołanego już dekretu. Oskarżony Karpiński. Oczywiście żadnych fałszywych wiadomości nie rozpowszechniamy. Wątpię też, żeby jakiekolwiek teksty, powtarzam, jakiekolwiek, mogły wyrządzić szkodę interesom państwa polskiego. I to szkodę istotną, jak głosi artykuł 23, albo poważną, jak głosi artykuł 271 nowego kodeksu karnego. Prokuratura, występując z zarzutem z artykułu 23 małego kodeksu karnego, stwierdza tym samym, że uważa państwo polskie za tak słabe, że takie a takie teksty mogą wyrządzić istotną szkodę temu państwu. Tego typu pogląd prokuratorski na słabość państwa polskiego wymaga oczywiście dowodu. Ja sądzę, że prokuraturze byłoby bardzo trudno taki dowód dostarczyć. Kończę. Chciałem jeszcze powiedzieć tak, że stwierdzam, że nie jest prawdą, jakobym wiedział o jakichś choćby pośrednich kontaktach któregokolwiek z oskarżonych lub świadków z jakąś obcą organizacją. Stwierdzam, że nie jest prawdą, jakoby ktokolwiek z nich zwracał się o coś do mnie w imieniu lub dla obcej organizacji. Stwierdzam wreszcie, że nie jest prawdą, jakobym ja komukolwiek z nich dawał coś w imieniu lub dla obcej organizacji. Szerzej dowodzić swojej niewinności ja nie zamierzam. Mnie wystarczy zupełnie, że prokurator nie dowiódł mojej winy. Ja zapowiedziałem, że wrócę jeszcze do trzeciej hipotezy, wyjaśniającej pewną nieoględność prokuratorską w przedstawieniu mi zarzutu z artykułu 5. Ta hipoteza również nie wchodzi w konflikt z poprzednimi. Wedle niej prokuraturze nie chodzi tu w istocie o to, kto się z kim porozumiewał i w jakim celu. Chodzi natomiast o książki i artykuły. Chodzi o to, żeby w myśl zasady i nie wódź nas na pokuszenie, ustrzec obywateli PRL przed lekturą rzeczy nieprawomyślnych. W istocie zatem, w myśl owej hipotezy, proces ten byłby
Po pierwsze, procesem przeciwko książkom i przeciwko słowu. Po drugie, procesem przeciwko paryskiej kulturze. No nie można jednak posadzić na ławie oskarżonych ani książek, ani Jerzego Giedroycia. Posadzono na ławie oskarżonych nas. Książki są na stole sędziowskim. Jeśli by ta hipoteza o motywach kierujących organami ścigania była słuszna, to instytucje te okazałyby rodzaj zbiorowego myślenia podobny do tego, który kierował projektodawcami zdjęcia Dziadów. Myślenie to jest mieszaniną paranoi ze złudzeniem totalnej manipulacji. Mianowicie, można by owo myślenie określić dwiema formułami, z których pierwsza zdaje sprawę z elementu paranoidalnego i brzmi: wszystko nam zagraża. Druga formuła zdaje sprawę ze złudzenia totalnej manipulacji i brzmi: wszystkiego można zakazać. Oskarża nasz Szpakowska. Czy oskarżona zrozumiała treściach, które... W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 24 lutego 1970 roku Sąd Wojewódzki dla Miasta Stołecznego Warszawy w Wydziale 4 Karnym oskarżonego Macieja Jana Kozłowskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to skazuje go z mocy artykułu 132 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 2 paragraf 1 Kodeksu Karnego na 4 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na zasadzie artykułu 6, punkt 4 ustawy z dnia 21 lipca 1969 roku o amnestii, Dziennik Ustaw nr 21, pozycja 151, orzeczoną karę łagodzi o 1/3, to jest do 3 lat pozbawienia wolności. Punkt 2. Oskarżoną Marię Joannę Tworkowską uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu z tym, że jako czas popełnienia przestępstwa przyjmuje okres od marca do 26 maja 1969 roku i za to skazuje ją z mocy artykułu 132 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 2 paragraf 1 Kodeksu Karnego na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na zasadzie artykułu 6 punkt 3 litera a ustawy z dnia 21 lipca 1969 roku o amnestii, Dziennik Ustaw nr 21, pozycja 151, orzeczoną karę łagodzi o połowę, to jest do 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności. Punkt 3. Oskarżonego Krzysztofa Szymborskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to skazuje go z mocy artykułu 132 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 2 paragraf 1 Kodeksu Karnego na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na zasadzie artykułu 6 punkt 4 ustawy z dnia 21 lipca 1969 roku o amnestii, Dziennik Ustaw nr 21, pozycja 151, orzeczoną karę łagodzi o 1/3, to jest do 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności. Punkt 4. Oskarżonego Jakuba Światopełka Karpińskiego uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie artykułu 132 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 2 paragraf 1 Kodeksu Karnego skazuje go na 4 lata pozbawienia wolności. Na zasadzie artykułu 6 punkt 4 ustawy z dnia 21 lipca 1969 roku, Dziennik Ustaw nr 21, pozycja 151, orzeczoną karę łagodzi o 1/3, to jest do 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Punkt 5. Oskarżoną Marię Małgorzatę Szpakowską odnośnie czynu opisanego w punkcie 5 aktu oskarżenia uznaje za winną tego, że w okresie od marca 1960...